Rozmowa Radia Index Rozmowa Radia Index Minuta pół, pół do dziesiątej, Tomasz Misiak zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96FM W naszym studiu Filip Gryko, kandydat Komitetu Wyborczego Wyborców Janusz Kubicki do Rady Miasta Dzień dobry, witam serdecznie Witam Państwa Tydzień czasu i wszystko będzie jasne, właściwie no tydzień z malutkim haczykiem Tak pewnie w okolicach 17. wszyscy będą wiedzieć dokładnie, kto też okazał się zwycięstwem Jeśli chodzi, o który komitet oczywiście, jeśli chodzi o wybory do Rady Miasta będziemy dużo wiedzieli na temat tego, jak zakończą się wybory prezydenckie. Pan ma jakiś swój osąd, pogląd w tej sytuacji? Bo wielu kandydatów, mówiąc w cudzysłowie, bawi się trochę w różnego rodzaju wyliczanki, jak to może się wszystko ułożyć. No, ciężko powiedzieć. Ja myślę, że będziemy wiedzieli szybciej troszeczkę niż pan edytatu powiedział, że 15 marca wieczorem już będziemy pierwsze wyniki znali, ponieważ. No, jest to nieduża liczba okręgów, i wyniki z komisji będą szybko spływały. Ja wiem, bardziej... wyników, no, tak, nie mówimy o oficjalnych wynikach. Czy nie będzie takiego tej. poślizgu, jak ostatnio przy wyborach do samorządu jesienią tego roku. Zobaczymy, ja, ja też nie chciał jakby przesądzać pewnych wyników. Myślę, że dużą szansę ma nasz komitet, bezpartyjny komitet. Janusza Kubickiego, no, wiadomo, że mocna twarz na, na samym froncie, tak i duża kampania. Cztery lata też działaliśmy, robiliśmy coś dla miasta, część z nas była radnymi, prezydent wiadomo urzędował już drugą kadencję także myślę, że zobaczymy. Myślę, że by nie być dobry. Teraz kwestia tego jak będzie z innymi komitetami, czy takie komitety jak PiS zyskają więcej. No bo wiadomo, że mówi się, że jest szansa dla nich, że troszkę więcej mogą ugrać. Myślę, że platforma akurat w tym przypadku może parę głosów stracić. Z SLD są różne osądy w naszych jakby Wśród naszych kolegów starszych i młodszych, bo przecież zamy się daje do dziś, i są, panują dwa jakby poglądy. Jedno, że zdobędą e, trzy mandaty, i to jest taki dość w e, no, miarę realny, bo są trzy okręgi, gdzie liderzy są najmocniejsi i mają duże szanse. A drugi, e, jakby, drugi, przez drugi, drugi jakby scenariusz przewiduje e, brak mandatów dla SLD i nie przekroczenie 12% poparcia, o co jest jakby. Też możliwe, tak? No. no i jeszcze mamy gracza w postaci PSL-u, który też. No I PSL, wielka niewiadomość. wielka niewiadomość, aby wejść, wykonać historyczny ruch, wprowadzić swoich. Rady ludzi, do Rady Miasta, tak? Ludzi do Ratusza. Można byłoby powiedzieć, że gdyby Sojusz Lewicy Demokratycznej nie dostał się i ten wariant czarny scenariusz dla nich przynajmniej zrealizowałby no to się. Byłby to byłby szok, i, że... I to też byłaby rzecz historyczna, hmm. gdyby PSL kosztem, kosztem SLD akurat, akurat znalazł się. Właśnie w ratuszu. No zobaczymy, będzie na pewno ciekawie, ciekawie będzie również po wyborach, bo gdyby przyjąć taki wariant, że jednak te głosy rozłożą się w miarę porówno i będziemy mieli większą reprezentację niż do tej pory, czyli klubową w Radzie Miasta, no to już zupełnie może być później ciekawa rzeczywistość. Kwestii ciekawa tego. układanka. Ciekawa układanka, kto z kim, jak się dogada, jak mogą wyglądać ewentualne koalicje, kto będzie wspierał urzędującego prezydenta, kto też będzie stał oczywiście od początku do końca w opozycji, chociaż chyba najważniejszym w tym wszystkim jest to, co powtarzają radni, wszyscy bez względu na to. Do którego komitetu należeli, albo z którego komitetu startujemy i asperują do tego, aby być radnym w przyszłej kadencji, że najważniejsze jest miasto No tak, wszyscy tak mówią, programy są bardzo podobne, każdy chce czegoś dobrego. Dla miasta. Niewiele się różnią. Ja myślę, że są programy bardziej rozbudowane, mniej rozbudowane. Najcieka najbardziej ciekawszy jest, najciekawszy jest program Platformy Obywatelskiej. Już teraz, z tego co wiem, po, po okrojeniu to 56 stron. Jestem ciekaw, czy w, w ogóle ktoś to przeczyta. Wczoraj, tak. Czy ktoś to w ogóle przebrnie. Takie pomysły dla mnie to są troszkę chore, ponieważ no, ja myślę, że jakiś. Jakiś może nawiedzony polityk w cudzysłowie jest w stanie to przeczytać i przebrnąć przez to wszystkie pomysły. Ja myślę, że pomysł powinien zawierać góra na, na najbliższe cztery lata w, nie wiem, z pięciu, sześciu może, góra 10 e, na ważniejszych punktach e, dla radnego, a dla prezydenta no góra 30 punktach, które można rozwinąć, a niekoniecznie można rozwinąć, to jeżeli ktoś się zapyta, bo jeżeli zaczniemy rozwinąć to te 30 punktów to rzeczywiście może zrobić się te 50 parę stron e, i jest to troszeczkę takie no Śmieszne, tak. No, śmieszne, Można byłoby tak. powiedzieć, że tak na dobrą sprawę, gdyby zebrać te najważniejsze postulaty ze wszystkich programów każdego z komitetów, to byłoby można by to sam, ułożyć, też. jeden wspólny, tak, tak na dobrą sprawę, program. A szyldy są różne, wszystkich Dla wszystkich ugrupowań. <laughs> e, a zgadza się pan z tym, że w Zielonej Górze w zasadzie trudno jest w tej chwili zaskoczyć kogoś e, czymś absolutnie nowym? Że właściwie jesteśmy takim miastem, gdzie Jakieś takie rozwiązanie na swój sposób rewolucyjne w ogóle nie wchodzi w grę. Możemy mówić o pewnego rodzaju fajerwerkach jeśli chodzi o wykonanie jakichś rzeczy, których do tej pory w mieście nie było, a wiążą się na przykład z szeroko pojętą rekreacją czy, czy, czy czymś takim. Natomiast e, właściwie Zielona Góra jest takim miastem, które wszystko ma. Znaczy ja byłem przekonany, że Rafał już da zaskoczy na czymś takim i powie o rozłączeniu miasta od gminy i to wtedy byłby jakiś taki drobny szok. No I... to byłby samobój <grym> dla Polskiego Stronnictwa Ludowego no, nie to wiem, Może wszyscy by by sobie z tego. Odróżniliby się od innych i może by gmina za nimi, część mieszkańców gminy by za nimi zagłosowała, a tak tak naprawdę rzeczywiście Wszyscy mamy podobne programy, podobne poglądy, różnimy się tylko charakterologicznie i osobowo. Oczywiście osoby są mniej znane, bardziej znane o różnych charakterach, o różnych takich prywatnych scenariuszach życiowych i rzeczywiście. Ciężko powiedzieć, żebyśmy zaszokować. Tak? Ten szok no, może być w formie choćby takiego spotu, jak ostatnio opuściliśmy w naszym komitecie, gdzie tańczymy razem, gdzieś tam udajemy sympatycznych elfów i, i to jest coś, coś fajnego. A tak naprawdę ta kampania to taka trochę przynudnawa, bo nic się tak naprawdę szczególnie ciekawego nie dzieje. No. A myśli pan, że ludzie wiedzą, kiedy będą wybory, że to dotarło już do większości mieszkańców, przynajmniej odrobinę zorientowanych politycznie, że oto 15 marca powinni udać się do lokali wyborczych? Ja zagłosować. myślę, że trzeba nawet więcej mówić. Trzeba mówić, że 15, nie 15 marca, a przyszłą niedzielę, bo, bo to już, nawet już ten termin jest tak bliski, że można w ten sposób się na temat jego wyrażać. Ja jestem troszkę z tym zdziwiony i no, troszkę, troszkę zaniepokojony tym, że część z moich nawet znajomych i ludzi, których spotykam i choćby wyborców na ulicach mówią mi, że widzą, że są wybory, ale nie wiedzą, kiedy są te wybory i stąd jakby po stronie polityków jest jakby całe te to obciążenie, żeby ludziom powtarzać, że 15 marca, czyli przyszłą niedzielę, są wybory, żeby ludzie decydowali o swoich. Wszyscy teoretycznie prawach. powinni ci, którzy kandydują, wszyscy ci, którzy reprezentują poszczególne komitety, mówić o tym jak najgłośniej, że są w najbliższą niedzielę, 15 marca, e, wybory do Rady Miasta i na prezydenta miasta, ale z drugiej strony pojawiają się też takie głosy, które zrzucają to na prezydenta i mówią to prezydent Kubicki, apelujemy do niego, powinien w tej chwili. Wydrukować jakieś materiały, rozesłać je do wszystkich ludzi, tak aby każdy zdawał sobie z tego sprawę, że są wybory, to po pierwsze. Po drugie, która ulica w którym okręgu, bo one się nieco pozmieniały. Chociaż ja mam wrażenie, że wszyscy zapominają o tym, o czym mówił Adam Urbaniak jako, jako szef rady miasta, kiedy podpisywał stosowną uchwałę dotyczącą wyborów, że tutaj się nic nie zmienia, jeśli chodzi o sposób głosowania i lokale, w których ludzie głosowali do tej pory. One są dokładnie te, Same, które były, może zmiana dotyczy jednego czy dwóch lokali na, na terenie byłej gminy. Więc jeśli ktoś wie, że są wybory, to tam, gdzie chodził od lat głosować, nadal będzie mógł się wybrać i, i zagłosować. A czy to mają dla kogoś znaczenie, czy. Czy z tej ulicy, czy, czy, czy z tamtej kandydatury? Znaczy ja na pewno w sam lokal, lokalu będzie mógł się udać, ale może mieć troszkę innych radnych. E, jeżeli ktoś się przyzwyczaił, że głosował na nie, radnego X, e, który jest trzecią, czy tam czwartą kadencję w danym okręgu i u niego e, na liście zawsze był i może na niego zagłosować, może się zdziwić, bo ten radny akurat już jest w innym okręgu, ponieważ nastąpiły podziały izbowe. Jesteśmy tak potrafimy czytać. No, ja rozumiem, że jeśli ktoś idzie na wybory, to nie robi tego ślepo i z zamkniętymi oczami stawia krzyżyk, byle by go postawić na, na której tylko czy tak, to też ma go reprezentować. No Chyba na tym to wszystko polega, a nie na tym, żeby po prostu pójść i głosować. No, by tak było, by ludzie decydowali w pełni świadomi, a nie szli po prostu tak nieprzygotowani na te wybory i głosowali na tych których kojarzą, dobrze czy źle, ale na tych co kojarzą, także rzeczywiście warto się troszkę nie wiem, poczytać, choćby lokalną prasę, wejść w internet, do Facebooka, zobaczyć co mieszkańcy, czy zobaczyć co jakby radni mają do zawarowania mieszkańcom, żeby wiedzieć tak naprawdę o na kogo głosować i kogo wybrać i, i no, oczywiście są jakieś sympatie polityczne czy, czy prywatne nawet tak do pewnych osób, pewne osoby się lubi, pewne osoby się nie lubi, pewne partie się lubi, a niektórych no nie, niekoniecznie się jakby darzy sympatią i to też kieruje myślę wybor ale tak naprawdę, na jakiej postawie podejmują mieszkańcy czy wyborcy decyzje, to, to myślę, że to jest jakaś tajemnica pojuszinela i chyba nikt tego do końca nie wie. Zobaczymy tego. Niektórzy no twierdzą, to. że mamy grupę takich osób, zazwyczaj stałą, która w ogóle nie jest zdefiniowana, co do tego, na kogo ma głosować. Jeśli już pójdzie do wyborów, to jest to niemalże loteria, bo zdecyduje w ostatniej chwili, że głosuje na kandydata XY, czy, czy Z z danego komitetu wyborczego. Czasami może czyjeś nazwisko, które jest bardziej znane, albo bardziej kojarzące się czasami nawet z jakimiś osobami znanymi gdzieś, gdzieś w kraju. Celebryta, Celebrytami <gry> też, bo to nazwisko jednak, no nie ukrywajmy, zawsze miało duże znaczenie. Takich przypadków w historii nie tylko miasta naszego, ale też, ale też w skali całego kraju jest mnóstwo, że to dana osoba, która ma imię. Często nazwisko, dokładnie takie. bokser były. I były bo bokser, były sportowiec, były poseł, bo przecież mamy czasami posłów o tym samym imieniu i nazwisku w Parlamencie, tak. nawet jeśli reprezentują różne ugrupowania. No, no niestety tak się dzieje. Czasami ludzie się nie zastanawiają, patrzą. Nie wiem, na kogo głosować. Znam nazwisko. Henryk Kowalski czy Jan Kowalski głosuje na Kowalskiego, bo akurat. Bo no tak akurat nie powinno to to być, jest, ale oczywiście tak jest, chociaż ostatnie wybory do samorządu, jesienią 2014, pokazały, że celebryci trochę polegli, tak. I tak samo było w wyborach do Europarlamentu. Też celebryci trochę polegli, także widać, że ludzie coraz bardziej chyba świadomie podejmują decyzje, albo przynajmniej już nie łapią się na te takie tanie, tanie triki, czyli osoby, które mają podobne nazwiska, nazwisko. Celebrytów za bardzo nie przesadzajmy, nie ma tutaj... No ale są podobne nazwiska, choćby teraz na jednej na PSL-u. Jest no, ten tak. trik, został on użyty. Nie oszukujmy się, że jest pani, która nazywa się tak samo jak pani Marszałek naszego województwa. No i zobaczymy, czy no, Z osoby drugiej się strony ktoś może powiedzieć, że jeśli ktoś ma najmniej nazwisko Elżbieta Polak, no to jest po prostu jego przypadłość. Tak? I nie ma kompletnie żadnego znaczenia, kto gdzie piastuje i jakie funkcje, bo przecież nie od pani Elżbiety z PSL e, zależało, kto będzie marszałkiem województwa w danym momencie, ani jakiej rodzice daną, dadzą na imię. No tak, no też tak. nie można ich dyskryminować z tego względu, że ma takie nazwisko. Oczywiście. A myśli pan, że ktoś zaskoczy jeszcze czymś wyjątkowym podczas tej kampanii, że będziemy świadkiem czegoś spektakularnego. Ktoś będzie próbował wyjść poza tą sztampę. Konferencja prasowa, mamy taki program, bombardujemy prezydenta, mówiąc, że nic nie robi, nawet jeśli, nawet jeśli nie do końca w 100% jest to zgodne z prawdą. Coś się wydarzy jeszcze takie. Ja, ja, ja obserwuję, że Wiem, w ogóle większość komitetów i większość kandydatów to chyba nastawiło się na krytykę prezydenta i na tym. To, no, to jest najłatwiejsze no, zro no, i zrozumiałe z drugiej strony, tak? Ja to myślałem, że ktoś jeden mechanizm. z nich nie wiem, e, przedstawi zupełnie inną politykę, jakąś pozytywną, tak? Czyli wyjdzie z propozycjami i będzie mniej bił w prezydenta, a bardziej e, zaprezentować chciał swój program i coś nowego, zupełnie nowe pomysły. Okazuje się, że większość bije kapitał na typowym czarnym piarze. E, no to jest nic nowego. Ja myślę, że ta kampania raczej zakończy się bez większych fajerwerków. No chyba, że nie ktoś wyciągnie jakiś królika z kapelusza, ale nie wiem, co miałoby to być tym, tym królikiem. Może jakiś fajne podwyborczy, albo coś, nie wiem, ale na razie wszystko jest tak sztampowe, że powiem szczerze, że troszeczkę przynudnawe i część moich znajomych mówi, że e, ta kampania, no nie różni się niczym innym od e, innych kampanii. Oczywiście może troszkę więcej tych wszystkich i plakatów i billboardów niż do wyborów do, do Sejmiku i tutaj widać te wybory, tylko rzeczywiście trzeba jeszcze mieszkańcom przypomnieć, że to jest 15 marca i tu myślę, że w naszym komitecie zrobimy coś, żeby e, mieszkańcom przypomnieć, żeby przy przypomnieniu niedzielę, no poszli do urni i zagłosowali. Nieważne, jak ważne, żeby oddali e, swoje głosy, dostowali o tym, co się w mieście dzieje, że później nie narzekać i nie mówić, że nie mają na nic wpływu. Arkadiusz Dąbrowski z PSL wczoraj na naszej antenie mówił o tym, apelował, aby głosować na ludzi młodych, na ludzi nowych, tak, aby może troszeczkę odświeżyć radę, jak sam powiedział, ludzie mogą być rzeczywiście zmęczeni trochę tą kampanią, zwłaszcza kandydatem, którego widzą, widzą jadąc z miejsca pracy do domu, mijają go na jednym plakacie, drugim plakacie, trzecim billboardzie, kiedy dojeżdżają do, do samego domu, widzą go jeszcze na Jakiejś mniejszej ulotce gdzieś wepchniętej do skrzynki, mówi: zmieńmy to, głosujmy. głosujmy na tych, którzy do tej pory nie mieli jeszcze się okazji wykazać, ale, ale coś sobą reprezentują i potrafiliby dostając się do, do Rady Miasta. Myśli pan, że to zadziała? Bo właściwie we wszystkich komitetach znajdziemy takich ludzi, którzy mówią: postawmy na młody, głosujmy na ostatnich na liście i tak Ja myślę, że takie ryzyko by istniało, gdyby, że mieszkańcy zagłosują na zupełnie kogoś innego i wybiorą ludzi innych, gdyby w mieście coś złego się działo bardzo, taki przykład Gorzowa dość ciekawy, ponieważ rzeczywiście tam prezydent Tadeusz Jędrzejczak, który chyba pełnił swoją chyba trzecią kadencję z tego, co wiem i teraz w Artowach, a na czwartą. Chyba nawet piątą. A może od piątą, bo już nawet tego jest, nie jestem w stanie tego policzyć, bo zdaje się, jakby był prezydentem tego miasta od zawsze. No wszyscy myśleli, że będzie jakby dalej większość ludzi na to stawiała, ale okazało się, że mieszkańcy, znaczy mówię o politykach bardziej niż o mieszkańcach, bo ciężko ze wszystkimi porozmawiać, ciężko jakby wyczuć bez sondaży jakie są nastroje polityczne. No ale większość sądziła, że on zostanie że nikt inny nie ma z nim szans. No a tam wygrał zupełnie inny młody człowiek. No, I pan to też trochę inna specyfika. No właśnie, to inna specyfika, o to właśnie mi chodzi. Raz że... 20 lat rządzenia i kierowania miastem tym, to tam. jedna rzecz, dwa, że niestety no, czy niestety za Tadeuszem Jędrzejczakiem ciągnęło się wiele takich rzeczy i ciągnie się no Nieprzyjemnych nadal... nie, nieprzyjemnych, wszyscy pamiętają go z polskich mediów jako prezydenta, którego w kajdankach odprowadza się do aresztu, który, który gdzieś tam jest w jakiejś celi. Oczywiście nie został skazany, jeśli dobrze pamiętam tam do tej pory I, i wszystkie te kwestie nadal się ciągną, więc nie można przesądzać, czy był winny, czy nie był winny, ale to na pewno rzutuje. No, widząc y, tego rodzaju sytuację, ktoś może odnieść wrażenie, że jednak coś było na przykład, na znaczy, rzeczy. się to szerokim echem, wiadomo, w, w krajowych mediach i też w lokalnych mediach. Ja bym chciał nawiązać do tego, że właśnie ta sytuacja, tam ten scenariusz, o którym mówił arkadiusz Dąbrowski, miał szansę się sprawdzić, ponieważ tam no, po prostu źle ja siedział, tam, się działo. Tak, i sprawdził się i tam źle się działo, miasto się nie rozwijało. Ale w przypadku miasta, tak jak Zielona Góra, gdzie praktycznie ciężko jest sobie zarzucić e, włodarzom i, i prezydentowi, e, trzeba szukać jakby głębszego dna w tym wszystkim, żeby e, jakby, ocho, nie wiem jakichś różnych dziwnych sytuacji, i dziwnych pomysłów, żeby zaszkodzić żeby wymyślić jakiś czarny PR, to raczej nie ma szans taki scenariusz, nagle pojawią się ludzie zupełnie młodzi, zupełnie inni, nieznani wcześniej i zdobędą mandaty. I co więcej za różdżki i sprawią, że Zielona Góra będzie super piękna, miastem. nie, nie innym Chociaż powiem powiem ciekawostkę. powiem rano rozmawiałem z rano jednym... Z naukowców zawodowo związanym z Uniwersytetem Zielonogórskim, który przeprowadził się tutaj kilkanaście lat temu do Zielonej Góry z Wrocławia, do którego bardzo często gdzieś ludzie porównują nas, że powinniśmy dążyć do tego, co się tam dzieje, on mówi, że nigdy nie wrócił do Wrocławia, że Zielona Góra jest tak idealnym miejscem do życia i do mieszkania że jemu Wrocław, do którego oczywiście tam ma nadal rodzina i tak dalej, on jeździ od czasu do czasu, zaczyna przeszkadzać. Mówi, że chętnie pojedzie na dzień, dwa dni, ale jest zmęczony tym zgiełkiem, wielkością tego, tego miasta. A Wrocław to jeszcze przecież nie Warszawa, która też gdzieś od czasu do czasu pojawia się w tym, co mówią niektórzy kandydaci, że w Warszawie to się robi tak, w Krakowie to, to się robi w ten sposób. Już nie mówię o tym, że niektórzy podają też wzorce zachodnie, bliskiego zresztą, zresztą Berlina. Więc no, na góra jest takim miastem i to zauważają ludzie, najczęściej ci, którzy, którzy tutaj się przeprowadzili, którzy są z zewnątrz, że jest naprawdę miastem sympatycznym do życia i coś tu się dzieje, coś się zmienia w naszym mieście. My tego nie dostrzegamy jako mieszkańcy, którzy żyjemy tutaj od, od urodzenia w większości I, i ciężko nam to jakby ocenić tak zupełnie na, na sucho, na chłodno i rzeczywiście jest dla nas to takie niedostrzegalne zbytnio, ale ten to rzeczywiście się zmienia. Ktoś z przyjeżdża do mnie, który nie był tutaj kilkanaście lat, czy kilka lat, rzeczywiście mówi, że pozytywnie się zmienia, że jest one fajnym miastem do życia i to na co dzień dostrzegamy, że choćby do tej redakcji, jadę do pana w 7-8 minut od miejsca zamieszkania, a w takim poznaniu jakieś mieszkania to 45 minut w jedną stronę jechało się do pracy. Jak był korekt, to na dwie godziny rzeczywiście jest to dość uciążliwe, bo połowę czasu spędza się praktycznie w komunikacji miejskiej albo w samochodzie i w tego swojego wolnego czasu. No i jest to przykre i takie Gdyż wciąż nie ma. jak więcej się nawet zarabia, to nie żyje się wcale wygodniej i lepiej. To super miasto do mieszkania, nasze miasto, tylko kwestia tego, żeby jeszcze rzeczywiście było parę miejsc dobrze płatnej, dobrze płatnej pracy, ale pracujemy nad tym, to też jest coś takiego, że trafiliśmy na, na taki dość ciężki teraz okres na takiej stagnacji w gospodarce. Na szczęście już kryzysu nie ma, już o tym nie ma co wspominać, ale jest ta stagnacja, jeszcze firmy troszeczkę ograniczają swoje inwestycje. Mam nadzieję, że to w najbliższych 4 latach się zmieni. Mamy strefę uzbrojoną, są miejsca i grunty do inwestowania, są ulgi dla inwestorów. Wcale nie jest to prawdą, że mamy najdroższe e, tereny inwestycyjne. To co mówi Krzysztof Bosak, że nie, choćby problemem dla inwestorów są wysokość podatków u nas, czy, czy ceny gruntu, bo to jest... No, jeśli ja się ta, oczywiście one to są dużo niższe, no to, jest to łatwo powiedzieć. To, to, fajnie, fajnie, to, to, jest to, to, to łatwo powiedzieć, łatwo to obalić, można pokazać cyfry. Nie chcemy jakby w to wchodzić, ale rzeczywiście nie jest tak, jak, jak tu niektórzy kandydaci mówią. To jest tylko kwestia tego, że rzeczywiście u nas nie ma tak zwanej tenej siły roboczej. Także u nas mało kto chce pracować za 1000 zł na czy zmiany, na 6 dni w tygodniu, e, tylko ludzie mają troszkę wyższe wymagania, bo żyje się u nas wygodnie, w miarę dobrze. I e, jeżeli ma przyjść inwestor, to musi dojść inwestor z branży, która no, stawia bardziej na wysokie technologie, na ludzi wykształconych, i tutaj musimy budować kadrę w nauzecie. Musi być banka, muszą być osoby wykształcone w danym kierunku, który teraz akurat sprawdza się w biznesie czy w modelu jakimś biznesowym. I tylko tym możemy wygrać z takimi miastami. Myślę, jak Wam, jak Nowa że Słowa. to będzie najważniejsza rzecz kolejnej kadencji samorządu zielonogórskiego, czyli nacisk na właśnie. Inwestycje, pozyskiwanie inwestorów, rozbudowę. Ja powiem tak, że mówienie o czymś takim, to jest jakby duże ryzyko polityczne, tak, bo jeżeli się obieca, że teraz postawimy na, na inwestorów i nic się nie wydarzy, bardzo łatwo będzie nas na cztery lata rozliczyć. Ja uważam, że y, oczywiście, tak, to jest jeden z priorytetów, ale głównym priorytetem jest wykorzystanie tego miliarda złotych, o którym tak wiele się mówiło y, przed y, jeszcze wyborami, jeszcze nad y, jakiś czas temu. No, prezydent pokazuje dokumenty, mówiąc, że już to, praktycznie ten miliard 600 jest. Milionów tak. jest. pewne, tak. 600 milionów jest pewne, a jeszcze niedawno śmiano się z tego, oczywiście wyśmiewano i te, i te banery na, na mieście i pomysł. Prezydenta. Oczywiście śmiała się z tego opozycja. Mieszkańcy myślę, że czekali większości, e, część się spodziewała, część się nie spodziewała, że tak szybko będą tego owoce do nas płynęły, ale już widać, że te pieniądze będą i te pieniądze będą się kręciły tutaj w gospodarce, no, będą tworzyły dodatkowe miejsca pracy i, i mam nadzieję, że wykorzystamy te środki, bo to jest ostatnia ta perspektywa unijna. Później już nikt nie wie tak naprawdę, co będzie z pieniędzmi z, z Unii. Jeżeli tego teraz nie wykorzystamy, będzie gorzej. A, a obecny włodarz miasta i obecne władze no, sprawnie wykorzystują fundusze unijne. Zawsze nam tego gorzów zazdrościł. Były zawsze konferencje Ladołusza Jędrzeczaka, który narzekał, że Nasze, nasze miasto pozyskało dużo więcej, po czym pan prezydent Kubicki wyciągał kwity. Okazywało się, że tam gdzie można było złożyć projekty, nawet my złożyliśmy nie pięć, a Gorzów nawet nie, nawet nie aplikował. Także y, korzystamy z pieniędzy unijnych, to jest pierwsze, drugie, inwestorzy, no i trzeci rozwój uniwersytetu. Trzeba niestety uniwersytetu pomagać, tworzyć nowe kierunki, no bo to jest taki na, na, nasz na, nas napęd. To nas wyróżnia od Gorzowa, na przykład to, że właśnie mamy możliwość wykwalifikowanej kadry, a, a to jest nasz duży, no szanur, duży jakby atut, i tego się musimy trzymać i to rozwijać. Tak? I to Nic na, nie i, I to jest na pewno rzecz, która jakby potwierdza to, że Zielona Góra jest jedną ze stolic, ale jednak stolicą województwa lubuskiego. Jak w kilku słowach na koniec zaprosić ludzi, aby w przyszłą niedzielę poszli, głosowali, wybrali... Ja myślę, że trzeba jeszcze raz to powtórzyć, żeby decydowali, e, decydowali o własnych sprawach i nie narzekali później. To muszą po prostu iść, e, zagłosować, wybrać nie wiem, swojego znajomego, osobę, którą kojarzą, e, partię, nie wiem, komitet, e, z którym sympatyzują, e, za, pójść, oddać ten krzyżyk. Pamiętaj o tym, że oddajemy jeden krzyżyk tam prezydenta, jeden radnego. Nie głosujemy z każdej karty na jednego, tylko konkretnie jeden radny. No to w jeden prezydent. Roku ma być instrukcja na pierwszej no, ale stronie. Ale nie tak wiem, czy jakaś... to każdą instrukcję przebrnie, przez to będzie musiał się chciało tego czytać. Prosta sprawa. Głosujemy, 15 marca w Niedzielę odejemy głos na tych, po prostu, na których stawiamy. Filip Gryko, kandydat Komitetu Wyborczego, wyborców Janusz Kubicki, był właśnie Rozmowy na 96. Wam dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o